Znany wszystkim przynajmniej ze szkoły rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski w jednej ze swoich czterech najsłynniejszych powieści Idiocie, jak dla mnie mocne trzecie miejsce zaraz za braćmi Karamazow i Zbrodnią i kara, a przed Biesami. Stwierdza, że lepiej być nieszczęśliwym znając nawet najgorszą prawdę, niż być szczęśliwym w niebie dla idiotów. Jak to zwykle bywa, na takie postawienie sprawy jeden subskrybent powie tak, a drugi powie nie. Niemniej niezwykle ciekawym pytaniem, przynajmniej osobiście dla mnie, jest kwestia tego, czy twierdzenie Dostojewskiego oddaje pewną rzeczywistą prawidłowość. Czy naprawdę znajomość prawd różnych, którą można utożsamiać z mądrością lub wysoką inteligencją, sprawia, że jesteśmy generalnie mniej szczęśliwi, mniej weseli i bardziej niezadowoleni z życia? Niż, jakby to powiedzieć delikatnie, nie geniusze? Ja myślę, że wizerunkowi inteligenta, czy wręcz geniusza, który jest przy okazji ekscentrycznym zgorzkniałcem, człowiekiem udręczonym, złym, smutnym, niewątpliwie skutecznym, ale jednak osobiście nieszczęśliwym, przysłużyła się mocno popkultura. Sherlock Holmes, Dr. House, Rust Cole, Sheldon Cooper, Hank Moody, social networkowy Mark Zuckerberg, prawie wszyscy inteligentni neurotycy z filmów Woody'ego Allena, czy animowany, rzekomo najinteligentniejszy człowiek we wszechświecie, Rick Sanchez. To tylko przykłady niezbyt wesołych inteligentów. Jak jednak telewizyjne bajki mają się do rzeczywistości? Słynni już amerykańscy naukowcy przeprowadzili kilka lat temu badanie na członkach Mensy, towarzyszenia zrzeszającego ludzi o wysokiej inteligencji, co ważne, mierzonej testami IQ. Jest to więc tylko pewien określony typ inteligencji, nie mówiąc o tym, że sama technika pomiaru budzi kontrowersje. Niemniej jednak, żeby dostać się do Mensy, trzeba dysponować IQ wyższym niż 132 punkty, podczas gdy średnia w populacji wynosi 100 punktów. Można więc chyba założyć, że członkowie stowarzyszenia wyróżniają się pewnymi zdolnościami operacyjnymi umysłu. I teraz wyniki badania pokazały, że 30% przebadanych członków Mensy cierpi na problemy psychiczne, głównie związane z depresją, chorobami afektywnymi, chorobą dwubiegunową. Jest to wynik ponad 5-krotnie wyższy niż średnia w społeczeństwie, która wynosi około 7% ludzi z takimi zaburzeniami. Dodam jeszcze tylko jednak, że to badani sami określali swój stan psychiczny. Nie zawsze był on potwierdzony diagnozą lekarską, co może mieć pewien wpływ na wynik. Zgodzicie się chyba jednak, że taka tendencja daje do myślenia. A co waszym zdaniem może być powodem zmagania się z problemami psychicznymi, smutkiem i depresją osób o wysokim ilorazie inteligencji? Bo teorii jest jak zawsze kilka. Najpopularniejsze i wydaje mi się, że całkiem zdroworozsądkowe wskazują, że ludzie inteligentni, w tym ci o wysokim IQ, postrzegają świat odrobinę inaczej. Rzekomo łatwiej i wyraźniej widzą jego problemy, dostrzegają zmarnowane szanse i stracone okazje, a także postrzegają świat jako miejsce pełne niepewności i często absurdu. Myślę, że można tę teorię nawet uprościć i sprowadzić do stwierdzenia, że wystarczy więcej myśleć i analizować, a przez to widzieć, czy to w swoim życiu, otoczeniu lub bieżącej sytuacji na świecie, żeby znajdować naprawdę dużo powodów do zmartwień. Ale wiecie, ja jestem fatalistą i dla mnie wszystko zmierza do tragicznego końca. Czy to czyni mnie od razu osobą inteligentną? W zasadzie jedna moja była powtarzała mi często, że za dużo myślę. Może dlatego nie widziałem dla nas przyszłości? Jak się okazuje, jeszcze inne badania, jeszcze innych naukowców potwierdzają moją teorię. Według nich ludzie inteligentni mają też skłonność do pięknie brzmiącego po angielsku terminu over-contemplate. Przetłumaczmy go roboczo jako nadmierna kontemplacja
analiza. Co więcej, nadmierna kontemplacja u ludzi inteligentnych dotyczy przede wszystkim wydarzeń złych, nieprzyjemnych, problemów i zagrożeń. Tylko dlaczego? Ciekawą odpowiedź do tychże rozważań wniósł w latach 60. XX wieku, uwaga, polski psycholog Kazimierz Dąbrowski. Nasz inteligentny, przez co być może smutny rodak, stworzył termin umysłu cechującego się pewnego rodzaju nadpobudliwością. W innym miejscu trafiłem na termin hiperaktywnością, ale oba mi się niespecjalnie podobają. W każdym razie umysł skłonny do takiego dużego pobudzenia mają, zdaniem pana Kazimierza Dąbrowskiego, ludzie, którzy są bardzo ciekawi świata i myślą bardzo analitycznie. Mają bardzo bogatą wyobraźnię. Wykazują zainteresowanie sztuką, w tym często muzyką. Są emocjonalni, mają bogate życie wewnętrzne i dużo energii, z którą idzie też jednak w parze spora nerwowość i skłonność do wiecznego niepokoju. I tu chyba może być pies pogrzebany. W końcu człowiek, który dużo widzi, dużo rozumie i analizuje, a w dodatku potrafi sobie szybko bardzo dużo wyobrazić, a przy tym generalnie jest dość rozemocjonowany i wiecznie niespokojny, może mieć problem z wyciszeniem się i po prostu cieszeniem się otaczającym go światem i życiem takie, jakie jest. Drodzy widzowie, mam dziwne przeczucie, że trafiliście na mój kanał, bo cechy takiego hiperaktywnego umysłu nie są Wam zupełnie obce. Ciekawego wsparcia teorii Kazimierza Dąbrowskiego dostarcza też jednak neurobiologia. Badania nad mózgiem odkryły, że umysły ludzi szybko uczących się, na przykład języków, mają więcej niż średnia populacji tak zwanego ciała białego. Posiadanie sporej ilości białka w mózgu mogłoby być więc powodem do dumy, gdyby nie fakt, że ta biała istota odpowiada też podobno za skłonności do niepokoju i nerwowości. Cokolwiek nas więc stworzyło, jak zwykle miało sporo poczucia humoru. Trafiłem jednak na jeszcze inne badania i teorie, które mogą tłumaczyć, dlaczego często inteligent równa się smutas. Według jednej z nich, ludziom inteligentnym ciężej jest zaimponować. Trudniej u nich o zachwyt, efekt wow i generalnie wszystkim szybciej się nudzą. Są wedle tej teorii trochę jak starsze dzieci zabrane do parku rozrywki dla młodzianów. Z drugiej strony, czy nie jest w interesie człowieka myślącego pielęgnować w sobie zdolność do zachwytu i podziwiania? Myślę też, że ta teoria akurat niekoniecznie pasuje do modelu profesora Dąbrowskiego, który bardzo mi się spodobał, w którym to ludziom inteligentnym przypisuje się też przecież zamiłowanie do sztuki, wieczną ciekawość i bogactwo przeżyć. Jeszcze inna teoria tłumaczy mizerię geniuszów ich bardzo częstą samotnością. Ludzie ci, inteligentniejsi, mogą czuć się często niezrozumiani, trochę inni, a przez to wyizolowani. Mogą też, w związku ze swoim przewyższającym innych intelektem, mniej lub bardziej świadomie wywyższać się, okazywać swój ekscentryzm, a czasem może nawet brak szacunku dla mniej obdarzonych kolegów. A nie trzeba być geniuszem, żeby zgadnąć, że takie zachowanie raczej nie przysparza nam przyjaciół i ponownie prowadzi do izolacji. Ale i ten kij ma chyba dwa końce. Bo czy człowiek uważający się za prawdziwie inteligentnego, mądrego, sprytnego, nie powinien wiedzieć, jakie zachowania zjednają mu przyjaciół? Których tak logicznie patrząc, zawsze warto mieć. Są na to badania. Podczas gdy wywyższająca się postawa pozostawia go zdanego tylko i wyłącznie na siebie. Stereotypowy, ekscentryczny geniusz wydaje się więc społecznie dość głupi. Idąc jeszcze dalej, dotarłem nawet do badań, które twierdzą, że ludzie o wysokiej inteligencji są nieszczęśliwi, bo mają większą niż reszta populacji skłonność do popadania w nałogi. Alkohol, narkotyki. Moją wątpliwość budzi jednak od razu pytanie, co było pierwsze? Jajko czy kura? Czy ktoś inteligentny jest smutny, bo pije? Czy pije, bo jest smutny?
Ach, te badania. Głównym wnioskiem, jaki nasuwa mi się z przytaczanych teorii, jest moim zdaniem brak precyzji w zdefiniowaniu wysokiej inteligencji. Bo czy ludzi, którzy na przykład świetnie liczą, dobrze analizują, szybko się uczą, ale nie potrafią zapanować nad swoimi emocjami, wyciszyć się, uspokoić, a także zadbać o relacje z innymi ludźmi, poskromić czasem swoje ego, czy też podejść mądrze i z umiarem do sprawy używek, można nazwać naprawdę mądrymi? Miałem kiedyś w liceum taką teorię, że inteligencja jest czymś na kształt mocy obliczeniowej naszego umysłu. Określa jego zdolność myślenia i analityki. Oprócz tego jest jeszcze coś takiego jak mądrość, czyli umiejętność stosowania w praktyce tej szybko przyswojonej wiedzy. Inteligencję uważałem więc raczej za coś wrodzonego, a mądrość za coś przyswajanego wraz z doświadczeniem życiowym i pracą nad sobą. Ciekawe, że jak kiedyś podzieliłem się tą teorią z kolegą przy piwie, stwierdził, że ma taką samą definicję, tylko że odwrotną. Dla niego mądrość to moc obliczeniowa, a inteligencja zdolność praktyczna. Ach, to filozofowanie przy piwie. Ogólna wiedza psychologiczna jest jednak dość bliska moim przemyśleniom. Po pierwsze, termin inteligencja jest niełatwy do zdefiniowania i istnieją różne teorie na jej temat. Polecam, zobaczcie sobie na przykład model struktury intelektu Joya Guilforda lub triarchiczną teorię Sternberga. Po drugie, prawdopodobnie nigdy nie da się określić jednego nadrzędnego typu inteligencji i istnieje jej co najmniej kilka rodzajów. Taki na przykład amerykański profesor Howard Gardner wymienia ich aż 8. Są to inteligencja logiczno-matematyczna, inteligencja językowa, inteligencja przyrodnicza, inteligencja muzyczna, inteligencja przestrzenna, inteligencja ruchowa, inteligencja interpersonalna, czyli społeczna, oraz inteligencja intrapersonalna. Popularna jest też teoria, rozpropagowana na świecie przez psychologa Daniela Golemana, o istnieniu tzw. inteligencji emocjonalnej, oznaczanej jako EQ, która w odróżnieniu od IQ, ważnego chociażby dla męsy, racjonalno-analitycznego typu inteligencji, skupia się raczej na relacjach z samym sobą, takich jak samoświadomości i samokontroli, oraz z innymi ludźmi, na przykład na empatii czy współpracy. Przygotowując odcinek, natrafiłem nawet na teorię, że już lepiej mieć niskie IQ i EQ niż wysoki poziom inteligencji racjonalnej przy bardzo niskim poziomie inteligencji emocjonalnej. Bo to jest właśnie recepta na umęczonego, samotnego, często uzależnionego i po prostu nieszczęśliwego geniusza. Może więc niepotrzebnie skupiamy się właśnie na takim obrazie stereotypowego mądrali. Jeżeli identyfikujecie się więc nadmiernie z doktorem House'em, Sherlockiem, Markiem Cukierkiem czy Rickiem, to pocieszę Was, że podobno inteligencji emocjonalnej można się nauczyć. Jeżeli jednak nie macie na to czasu albo ochoty, to mam dla Was jeszcze kilka optymistycznych informacji. Badania wcale nie są takie jednoznaczne co do tego, że wysoka inteligencja musi prowadzić do nieszczęśliwego życia. Niektóre sugerują coś absolutnie przeciwnego. Według nich wysoka, tradycyjna inteligencja bardzo często idzie w parze z lepszym zdrowiem, dłuższym życiem i przede wszystkim wyższymi zarobkami. Może więc to tylko taka bajeczka dla nas, żebyśmy zbytnio nie zazdrościli bogatym geniuszom ich sukcesów, myśląc sobie, że przecież gdzieś tam w głębi duszy muszą być nieszczęśliwi. Mam taką propozycję. Jeśli mnie albo komuś z Was uda się zostać inteligentnym milionerem, to podzieli się później w komentarzu pod tym odcinkiem, jak to jest tak naprawdę z tym życiem na szczycie. Ok? Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Zapraszam Was na stronę na Facebooku Człowieka Absurdalnego. Zapraszam też na stronę absurdalny.pl. Tam więcej o eventach, wydarzeniach na żywo, warsztatach prowadzonych przeze mnie. Do wyboru, do koloru. Do zobaczenia.